psalm responsoryjny zachęca nas do tego, żebyśmy, trochę w nawiązaniu do wczorajszego psalmu, żebyśmy cały czas prosili Pana Boga o to, żeby nas wyzwalał z naszych grzechów i słabości. Wczoraj mieliśmy taki swoisty rachunek sumienia, zaproponowany przez psalmistę. A dzisiaj jakby jest część dalsza. Te związki między tymi psalmami są bardzo wyraźne, tak ja to widzę. I psalmista nas zachęca, żebyśmy naprawdę prosili Boga o wybaczenie, żebyśmy uznawali swoją grzeszność i żebyśmy prosili Pana Boga o wolność. Tak, moi drodzy, trzeba uznać to, że czasami upadamy, ale trzeba też patrzeć się na Pana Boga, bo nie możemy zamykać się na grzechu, nie możemy się na nim zatrzymywać. W takim sensie, że grzech nie jest ostatnim słowem o nas. Prawda o nas jest dużo bardziej głęboka i dużo bardziej bogata. Jesteśmy dziećmi Bożymi i chociaż czasami faktycznie jesteśmy zniewoleni bardzo przez nasz grzech. Jesteśmy, jak mówi tutaj psalm, jesteśmy pojmani i wydobywamy z siebie jęk pojmanych ludzi. Jesteśmy zniewoleni. Ale Jezus jest nas w stanie wyzwolić. Bóg jest nas w stanie wyzwolić. Więc po prostu miejmy tę świadomość, że jest wyjście z naszych sytuacji po ludzku beznadziejnych. Mam tu na myśli nasz grzech, nasze upadki, czasem bardzo bolesne. Jest wyjście z tej sytuacji. Mamy zielone światło. W tym tunelu jest światełko. To nie jest tak, że jesteśmy już skazani na potępienie. Bóg jest, Bóg kocha i jest w stanie nas wyzwolić. I przy końcu tego miesiąca starajmy się właśnie Mu za to podziękować. Pan Bóg jest naszą pomocą, wspomaga nas. O tym nam mówi dzisiaj w psalmie psalmista. Więc zaśpiewajmy razem z psalmistą: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.